w ogóle. A no cześć, no, nie widziałem cię. Co nam Kamilek, jak tam idzie? Nie było kiedy, nie? Tak to bym ci pomógł, jakby inne okoliczności były, tak to. Ale mam nadzieję, że już tam robisz sobie. Ale tutaj gorzej, szefie, niż w tej kopalni. Kurwa. A ci powiem, od kiedy trochę przytyłem, to powiem ci, że kolanami i brzuch ocieram. Mieli się do tyłu zsunąć takie tu stromo. O, ten nie dostaje w pracy. Kogo to jest wóz? Czekaj, ja sobie zapiszę. Mam go skopać? Czekaj. Dobra, spisujemy numery. A, zaraz. Czekaj, cztery. Piszcie czat. Zrób zdjęcie. 41PCY588. Jaki to jest model? Skraciony. Zaraz się mogę poznać. Coś nieźle powiedział. To będę wiedział, kogo już nie przyjmować. Czekaj, zobaczymy, może. A nie. Zamknął. Dobra, idziemy do góry. Chodźcie, zapraszam, zapraszam. Kurde, ale powodzisz. Opa. Można nawet sekretarkę widzę, tylko taka dziwna koszula. No. Sekretarka jest. Dzień dobry, panie Helenku. Cześć. A sekretarka jestem bohaterem. A witam wszystkich, cześć. O kurczę, dzień dobry. Kuj. Dzień dobry. Pan sobie podskoczy w tym... A wszyscy sobie podskoczmy lepiej. A, okej, dzięki. I ktoś się drzwi ujebał, ale to nie. Dobra. To co, to może jak ktoś... Rozumiem, że tutaj porozmawiać chcieliście o tym, co się tu dzieje w mieście i może ktoś by chciał się nająć do pracy. Ja może zaproponuję wszystkim tutaj coś na rozluźnienie, może kawka, może jakiś drineczek. Nie, dziękuję. O! I to jest dobry pracownik. Który to powiedział, że nie pije? Ja. No, to kurde, masz no robotę. No to się szanuję, kolego. A wiesz co? A ja dzisiaj pozwalam tutaj jakiś... Albo nie. Wiem, w kuchni nawet mamy. Nawet kuchnię, wezmę sobie herbatkę. No i mamy kawę. Cyk. A mogę stać tylko z kubkiem? To chuj tam z takim kubkiem. Idę dalej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Dobry, panie Diego. A, panowie przyszli nas odwiedzić. Życzyłby pan sobie, abyśmy zabezpieczenie medyczne. Zabezpieczenie robili, czy raczej nie potrzebuje? Ale nie, no to bardzo miłe, to oczywiście. Nie no, ale co to, to jest policja? A nie, to nie policja, co tu pisze? To szeryfi. Jest napisane, proszę. Cześć, pana. Lukas, cześć. Obie formy są poprawne, pan mi poprawia. Dobra, panowie, więc... tak, to możemy pogadać o pracy. Ja może tutaj, o, może stanę, tutaj ogólnie pogadam. Mam do przekazania kilka słów, a potem jak ktoś by był po tych słowach zainteresowany do porozmawiania przy biurku, to pojedynczo poproszę każdego i sobie tam uzgodnimy co i jak. Jak widzicie, wybudowali nam, odremontowali tutaj ładne biuro, siedziba. No tutaj będziemy mogli się też spotykać czasami, jak widzicie jest trochę miejsca, jest telewizor, tam nawet te... O, laptopy, tam pani Grażynka siedzi, jakby co, można z nią pogadać, tylko proszę nie podrywać, bo ona już ma męża. No chyba, że ktoś jakiś świntuch jest, taki co wagony odczepia. Jest tu taki? Chłopak, nie ściana. No. Dobrze, jest no to... Dyrektor finansowy. A, i dzisiaj pozwalam, co prawda, dzisiaj pozwalam, a może nawet zrobimy dzisiaj, kurde, bo myślałem, żeby zrobić z okazji otwarcia tutaj siedziby górniczej i w ogóle otwarcia naszej kopalni. Może imprezę, i jak widzę ten barek, to jest całkiem dobre miejsce. Pomyślimy. No, można, ale tylko nie za dużo osób jego. Dokładnie. Więc tak, zacznę od tego, że... No co, praca górnika. No musicie mieć, kurde, musicie coś mieć w łapie, jak ktoś jest jakiś chucherkiem. Chociaż powiem tak, dzisiaj temu panu dałem złapać kilof. I powiem wam, o dziwo go podniósł i nawet uderzył w kamień. Także, no. No. Da się. Musiałem sprawdzić jako headhunter, czy da się pracę wykonywać należycie. I powiem wam tak, jak będziecie pracować, to będziecie zarabiać. Jak się będziecie opierdalać, to nie będziecie... Kurwa, skoczę. Uj, czy... Powiem ci tak. Mógłbyś podskoczyć? Mógłbym. Dobra, nic nie pomogło, widocznie mi ciśnienie w oczach skacze. Czekajcie. Okej, wracając do tematu tego pracy. Słuchajcie, praca ta to nie jest praca dorywkowa.
Wiecie, no, możecie sobie iść, nie wiem, jabłka pozbierać, czy tam, nie wiem, coś tam porobić. Generalnie mi zależy na osobach, które są chętne i po prostu zdecydowane na to, żeby podpisać jakąś umowę. To prawda, jakieś tam świadczenia medyczne też się dogadamy i tak dalej, no ale fajnie by było mieć tutaj osoby, które chcą pracować, a nie tylko się popierdalać, no. No, będziecie co? Złapiecie kill-off, musielibyście przejść BHP szkolenie i do roboty, no co tu dużo gadać. A jak będziecie mieli problemy, że na przykład kolega w pracy was dotyka i wam się to nie podoba, zgłaszacie się do działu HR. Dział HR to rozpatruje w ciągu 32 dni globalnych. Jeżeli tego nie rozpatrzymy, to niestety za dużo wniosków zostało skierowanych do nas w ciągu ostatnich 7 dni roboczych. A jeżeli wam się podoba, że kolega dotyka, to już proszę nam w ogóle tego nie przekazywać. Dokładnie. Dobrze. Jak nas będzie pani sekretarka dotykać? No to zależy, czy ci się podoba, czy proszę, nie. Masz możesz głosić. Myślę, że panu to nie grozi. Ale to. Lukas, tak? Przepraszam. Proszę w siedzibie firmy jakby nie straszyć pracowników. Nie, nie, po prostu mówię jak jest, przepraszam. Dobrze. Diego, no może my chyba wszyscy zaczęliśmy tutaj skakać. A, bo jeszcze coś miałem powiedzieć. Policji. A, to brzydko. Więc jeżeli chodzi w ogóle o naszą firmę, to powiem wam szczerze, że jest dosyć interesujący system. Nie, to myślę, że to nic nie pomogło. Także po prostu ten. Nie, po prostu problemy ze stanem. Mhm. Wiesz co, może sufit niezbyt dobrze tutaj akurat w tym budynku wybudowali, nie wiem. No, słyszałem, że nasza firma ma nawet doświadczenie w budowaniu. A, to tak? No to słuchajcie, no to też kilka osób wczoraj było może świadkiem, no szpital wyremontowaliśmy, więc no, mieliśmy trochę czasu przed otwarciem kopalni, więc było co robić. No. A nie wiem, jak to z komendą? Tak. A co z komendą w ogóle się dzieje? Działa już ta komenda? Żyją sobie tam szeryfi na tym spalonym. Coś tam jest. Ogólnie, panie Diego, to jakoś pan otworzył już tutaj siedzibę, musi pan przejść obowiązkowe badania PEPOSZ, organizowane przez Biuro Protekcji przed Ogniem tutaj w naszym departamencie. Także musi się pan skontaktować. Dobrze. Okej. A nie mam pojęcia ile. A to już ja będę... Wiem, że każda firma musi mieć badania. To już, firma będzie, tak. To pracownicy się nie muszą interesować, to my to załatwimy. No pan stanie tutaj. Dobrze, a z kim bym miał skontaktować się? Ja to załatwię, HR to załatwi. Dobra, to tutaj pan Kujczak deleguje pana, żeby załatwił ze szkolenie nie i najwyżej umówił. Ty się znasz nie tam. Nie szkolenie, tylko kontrolę PEPOSZ, no. A, o! To, ale ja tutaj wszystko, ale tu jest wszystko dobrze, czujniki mamy gaśnicę, dokument musi być, no dobrze. Czy my do was mamy kierować jeszcze przed tym jak się... A to wariat pogadamy, zobaczymy, jakbyś streamował to czemu nie. Na tego pana farmera, to wnioskował, żeby pracownicy byli skontrolowani na tle psychiatrycznym. Z tego co wiem, to tamten pan ma właśnie problemy psychiatryczne i ma dwie osobowości, na które bierze leki, także raczej on odpada od razu z pracy górnika. Nie, słuchajcie, ja się boję, że on komuś kill-offem. Tam są maszyny ciężkie i tam są bardzo ostre narzędzia. Plus ten pan grozi tutaj także służbom medycznym, z tego co słyszałem, także szeryfom, także to... Dobra, spokojnie. Tak jak pan słyszał, proszę opuścić lokal. A może dziękujemy bardzo szeryfie. A może on sam nie... To jest wolny rynek, mam prawo pracować. Proszę pana. Szanse na pracę. Szanse na pracę już pana zostały skreślone. W tym momencie został pan wyproszony. Kurwa, Flamey, ile jest na serwerze godzinę i już go nikt nie lubi? Właściciel bo jest chory psychicznie. Lokal. Proszę opuścić, inaczej został pan wyniesiony stąd siłą. Znaczy powiem tak, ja jeszcze pana nie wyprosiłem, ale... A to pan kuj, tak powiedział. Ja już generalnie spotkałem pana i faktycznie troszkę się obawiałem, wolny bo... Wolny rynek! A co ci mówi druga osoba? Czy wolny, czy nie? Jaka druga osoba? Ja nie wiem, ja to się już chyba w oczach mieli. Co koło mnie pan ma? No to szybka osoba. Dobrze, dobrze, to pogadamy. Dobra, niech zostanie. Skracając, bo ja mam trochę tutaj do pogadania z wami. To ja pan się skontaktuję w sprawach medycznych. Ogólnie, jeżeli chodzi o górnika, to mamy bardzo fajny, przygotowany taki system tutaj też awansów, także co osoby, które się bardzo fajnie wykazują, nie tylko w pracy indywidualnej, bo no, nie powiem, że tutaj pracujecie na akord. Oczywiście tygodniówkę dostaje każdy z was. Jest to tygodniówka w postaci 300? Kujczak, dobrze mówię? A wy co tu robicie? Oni zabezpieczają, z tego co wiem. Czołem szeryfie. Co zabezpieczają? Nie zgłaszaliśmy na radio. Nie, no ja nie wzywałem. Powiedzieli, że zabezpieczają. Zaoferowali się sami. Jest pan agresywny. Panie szeryfie, agresywny i przyszliśmy w tej sprawie.
Kurwa, Dorian się dopierdala już do wszystkiego. Agresywność na miejscu? O kurczę, pan detektyw. Ładna skarpeta. Damy. Ale trochę się boję. Policja przyszła. Ja też, ja też. Szeryfie, jakby... nie policja. Szeryfie. Wszyscy się spieli. Co, zabieramy kogoś, czy jak to jest? No my tutaj w sprawie tego pana jesteśmy, no. No to... A co się dzieje działa, w sprawie tego pana? No, wszyscy czekają na radio do szeryfa tam, w sprawie tego pana. O, to zabieramy, no, tak? Dalej no, nie rozumiem, pan w czym leży problem. Tutaj, no, jednak. Jak? A ogólnie panie szeryfie. Mi pracować? Ten pan ma rozdwojenie jaźni, grozi medykom, no i jest raczej troszeczkę niebezpieczny tutaj dla społeczeństwa. No, no dlatego bardzo proszę, byśmy tutaj zbali. Przepraszam. Mam prawo do adwokata. Wylegitymowaliście tego w ogóle? Ja chętnych tutaj proszę na bok, to wam wytłumaczę. No, co? Niego opowiedz o pracę. A ten, gdzie on tam łazi? Pan, dziadek też chce pracować? To trzeba przejść badania jakieś, no. Nie wykonuje poleceń, tak? Czy co? Czy ten pan jest ogólnie nie chory psychicznie, prawda? Dobra, słuchajcie, sprawa jest taka. Tygodniowa. 300 czy 350, oprócz tego na akord praca. Ile udupicie, tyle wasze. Prosta sprawa. Kopiecie ruda, tego typu sprawy. A powiem, że jak dobra, ktoś będzie miał troszkę szczęścia, to i może coś lepszego wykopie, co w ogóle wam życzę, bo... Jaksy? Nie znam słowa, ale znam słowa. Złoto, diamenty. To jest to, czym tutaj świat można, kurde, powojować. Mamy system awansów. Nie wiem, czy powiedziałem właśnie do końca, że generalnie a osoby, benefitów? Które... Będą benefity? Słuchaj, będzie specjalna, będzie barburka, będziemy robić specjalne, słuchaj, wypłaty, premie, ale dla osób przede wszystkim, które regularnie pracują, albo też, słuchajcie, nasza firma trudni się od czasu do czasu, sobie, że tak powiem, mamy drugą filię, takimi remontami. Na przykład ostatnio ten szpital zrobiliśmy, więc jeżeli są będą osoby, które chętnie będą zawsze gdzieś tam dostępne i chciałyby właśnie skoczyć na po pracy jeszcze górnika, dorobić sobie właśnie na remontach, to takie osoby też na premię mogą liczyć jak najbardziej. Dobra. Co jeszcze chciałem? A, jeszcze będziemy mieli na dole, a już jest w sumie, tam macie parking, także zachęcam, żebyście tam parkowali swoje jakieś prywatne wozy. A jakbyście chcieli pierwszy raz w ogóle jechać, nie wiem, kurczak, jakby było fajnie, może jak teraz tutaj popodpisuję z kilkoma osobami, może wszyscy razem pojedziemy się przebierać i ze wszyscy razem pojedziemy na taki wspólny wszyscy wypad. Wszyscy razem? No. Tak, że... Naraz, tak koło siebie. Że tak koło. A, okej. Dobra, to co? Ja tutaj już nie będę opowiadał. Będę prosił pojedynczo, wy sobie tutaj nalejcie, jak chcecie, jakieś tam coli, czy jakieś herbaty. I pojedynczo dogadacie się między ja sobą, kto idzie pierwszy. Ja sobie zobaczę, jako HR, co się na dole dzieje. Ja pytanie mam, przepraszam, kto jest tak właścicielem jest? Tego obiektu? To pan Diego. Tutaj ja. Pan Diego, tak? Pan Diego, wypraszał pan tą starszą osobę? Ja osobiście, nie, z moich słów nie padły takie słowa, żeby ją wyprosić. Natomiast, to jest, ale natomiast czy lekarze... Pan wyprasza, czy pan sobie nie życzy tutaj obecności tej osoby? Sam już nie wiem, co myśleć. Wiele osób mówi, w tym nawet medycy i szeryfi, że... Ma papier o niepoczytalności jakiejś. Przez no właśnie. Sam, więc myślę, że taka osoba raczej nie chciałbym mieć tutaj w mojej siedzibie i przede wszystkim mieć na papierze jako pracownik. Dobrze, to wyprosić ją, tak? Tak, bardzo bym prosił. Dobrze, no, nie róbcie mu tam krzywdy, ale żeby po prostu ale, wiedział, ale że... Ale proszę pana, my nie jesteśmy katami, żeby kogoś tu krzywdzić. I ja zadaję tylko proste pytanie, bo dostaliśmy taką informację i my chcemy zakończyć tą interwencję. Proszę zakończyć interwencję i tego pana tu nie wpuszczać. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Szefie? Tak? Czy ja potrzebny jestem? Ja tak to bym podjechał do strażaków, ogarnąć to PPP. Tak, jak najbardziej. Dobra, jak będziesz jak będzie budżet, to no mi daj SMS-a jakiegoś, co i jak. No ja najwyżej z prywatnej zapłacę i potem po prostu... Słuchaj, jeżeli chodzi o to, jeżeli oni by mogli, to nawet cały czas jesteśmy w firmie, mogą nawet przyjść teraz, jeżeli nasza obecność im nie przeszkadza no dobra, w tym. No dobra, to ja podjadę firmowym i pogadam, nie? Super, dobra. Proszę, witam. A to nawet nie wiedziałem, że kolejka jest, a witam. No to się tutaj widzisz. To ja wezmę Omena jako mojego ochroniarza i zaczekam na Omena na dole. Omen, jak jasne. Chcesz podpisywać papiery, to zejdź na dół, podjedziemy do firmy. Spoko wuja, nie ma problemu. Tak? Pan mu jeszcze
powiedzieć to prosto w twarz. Tak, że on ma opuścić ten obiekt. Ja mogę jako pracownik firmy nawet. To ja już mu powiem, żeby nie miał pretensji, że to ktoś inny mówi. Napadł. Tak, bo tu nie chcę puścić obiektu dalej. Proszę, proszę pana, nie chcę być dla starszych osób niemiły, ale myślę, że pan swoim wiekiem już ma wiek emerytalny i my chcemy młodych ludzi, którzy nie będą narażeni na jakieś, powiedzmy tutaj, uszkodzenia ciała, bo wie pan, to jest praca fizyczna. A po drugie, wiele osób tutaj mówi, że no, nie do końca pan by się nadawał z tego względu, że pan... Na jakiej podstawie? Kto tak powiedział? No, ja? Przy medycy. Może nie wyglądam jak... Szeryfi. Jak... Szeryf. My potrzebujemy osoby, za które nie będę codziennie musiał się bać. Tam są ostre narzędzia, tam są maszyny ciężkie, tam kamień pracuję spadnie. Pracuję za dwóch. No, tyle, tak... co trzech zrobi, ja zrobię jednemu. No nie to co w innej pracy, proszę bardzo, które, gdzie pan może się wykazać, ale w każdym razie, ja dziękuję panu za chęć, ale niestety muszę odmówić, no niestety nie spełnia pan kryteriów naszej firmy, do widzenia. Szujo wstręta ty, o ty pana, zatrzymaj się pan. Halo, stop! Aaaa, wrac, halo! Zatrzymaj się pan, oła! Aha, przepraszam bardzo. O kurczę. Pożałujecie wszystkiego. Napad! Dobra, wstaje pan. Się. Wszystko ok? Dupa jest chwila, bo... Jezu! Wiesz, tutaj rzeczy się dzieją. Boskuj pana. Ty, a trochę siły miał, no ale... Nie mogę go wziąć do kopalni, mi zaatakował. Dobra, dawaj go na dół. Ja idę, ja nie chcę tego widzieć. Do więzienia. Kurwa, jak nie pasuje. Nie no dobrze, ja lubię Flamiego, jakby tylko jego postać. Słuchajcie, to musicie oddzielić, bo jakby ja nie do końca. Ja Flamiego lubię bardzo, tylko te postacie ma takie zawsze agresywne, których się nie da lubić. No kurwa, no polubić tamtą babę, która wszystkich bije i wyzywa, tak samo tego dziadka, który jest psychiczny. Jakby wiecie, no ciężko jest. Już wyciągasz. Omen. Tak. Czy przysnął? Nie. Dostawiam się na awans. To jest... Nie! Odejdź stąd! Nie tak awansy się tu przechodzi. Dobra, dobra. Ja Omena potem prowadzę po pracy. Dobra. No to co? To podpisujemy tak. 10% dla ciebie, 90% dla firmy, tak? Nie. Troszkę rozbój. No, rozbój, dla mnie spoko. Nie, no dobra, normalnie dzisiaj podpisujemy indywidualnie tak jakby umowy, jak... Oj! Już. Umowy podpisujemy dzisiaj, każdy dostanie taką samą umowę, a tak jak powiedziałem, system awansów, będziemy o tym indywidualnie potem rozmawiać, jeżeli będę obserwował. Albo ktoś się będzie obijał, będę mu premię skracał, albo będę właśnie go nagradzał. Dobrze, no to co? Dobra, przeczytaj sobie tam wszystko, czy ci pasuje. Szefie, jak coś się dzieje? Wyjąłem filmowy, jak coś jadę filmowy. Dobrze, dobra, pozwalam. Ten, jak coś to, halo? Mam takie pytanko. No, co jest? Bo bo na razie to im nie mówimy, bo ja znam się to. Tak, a i jak pojedziesz tam do tego, do medyków, nie? To mów, że... Na fakturę. Nie, że pożyczyłeś od szefa, jak coś się pozwolił, bo wiesz, o co no chodzi. No tak, może szef. Żeby się nie dowiedzieli. Dobrze, dobrze. No tak, dobrze. Tylko, że zgłosiłeś tam do kursu. Tak. Dzisiaj, może jeszcze dzisiaj, czy koło północy zobaczymy, czy to wprowadzam. Dobra. Panie Dygo, pan szepta, nic nie słychać. No dobrze, no tak. No, rozmawialiśmy na temat spraw firmowych. A, tak. Dobra, to co? No to już, myk. Czekaj. Już. Co ci się, coś nie podoba tam, czy wszystko się podoba? Nie, wszystko w porządku, tylko moim zdaniem trochę mało na dentystę. O, ale słuchaj, uwierz mi, zarobisz na pewno na ubezpieczenie. Możliwe, że jak będziesz się sprawdzał, panie Omen, będziemy to opłacać. Ubezpieczenie będzie benefitowane jakby z firmy. No dobra, to w porządku, to ja jestem za. Dobra, no to proszę bardzo, tu do podpisu daję cyk. O. Proszę tu parawkę walnąć. Tu parawkę. Elegancko. Dobra. Dobra, to dam do skanowania i teraz tak. Bardzo bym prosił te osoby,
Nie wiem, może podejdę tam, od razu powiem. On już jest wolny? Tak, jest wolny. Bardzo bym prosił te osoby, które są zadeklarowane, że tak powiem, jeżeli będziecie chcieli tu podpisać i od razu macie trochę czasu, żeby jeden kursik zrobić, to dla pokazania wszystko razem możemy wyruszyć wszyscy na kilka pojazdów. Co wy na to? Na mi pasuje. No to super. No to proszę następnego. A można najpierw kursik, a potem zobaczyć, czy będę zainteresowany, czy nie bardzo? Kurde, z tobą to już gadałem, cwaniaku. Znowu ci coś tam, kurde, w głowie chodzi, czy tak się boisz? Uwierz mi, będziesz zadowolony. No dobra. A gdzie ty pracowałeś dotychczas? No jako drwal. A wiesz, że pokłady ziemi są niezliczone i nie tylko takich rzeczy, co się możesz spodziewać, no... Jeżeli będziemy używać dobrych narzędzi, możesz liczyć na wykopanie czegoś fajnego, wartościowego? No to wiadomo, no. No to myślę, że jak będziesz miał trochę szczęścia i umiejętności, to na pewno zapomnisz o pracy drwala. No okej. Ale chciałbym, żebyś... Dobra, słuchaj, powiem ci tak. Dzisiaj jest dzień, pierwszy dzień, jest otwarcie. Jakby rozumiem, że ta praca może być nie dla każdego. Więc jeżeli po dzisiejszym dniu stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, to wtedy zgłoś się do mnie i podpisujemy na razie taką umowę, wiesz, że w ciągu jednego dnia jeżeli się nie zgłosi z powrotem, to zapominamy, że się poznaliśmy, bez żadnych kar i tak dalej, dobra? Okej, dobra, mi odpowiada. Nie, bo ja muszę na rozruch zobaczyć, nie, żeby tak było. Dobra. Okej, no to ja tutaj poszukam w dokumentach. Nie, bo ja dzisiaj chcę, bo musimy sprawdzić, czat, musimy sprawdzić w ogóle, jak to będzie działało, czy moja firma będzie dostawała. Ja chcę, żeby kilka osób zaczęło pracować, żeby nie kuj tylko więcej osób, żeby zaczęło jeździć, żeby sprawdzić, jak to tam z tymi procentami, czy to ma sens. Proszę mi powiedzieć, na kogo piszemy tą umowę, na trzecie imię? Trzecie imię? Mhm. My, a, te, te. Dobra. My, a, ty i? My, a, te, te. Aha. Kurwa, on chyba nie rozumie. Mat. Matan. A, dobra. Dobra. Już tu szukam. Dobra, cyk. Jakbyś mi mógł tu podpisać, ja ci tu położę dokumenty. O, proszę bardzo. Okej. Podpisz tam, że się zgadzasz na wszystko. Kurde, tutaj te biurko to tak postawili mi. Aż się chce wskoczyć. Dobra, to podpisuję elegancko. Dobra, okej. No to w takim razie następny, dzięki. Ale to jest jakiś gościu, nie wiem, to może jest jego pierwsze RP. Dzień dobry. Jak o, pana go... To naprawdę to no, biurko fajne. Nisko dali, no. Jak pana godność? Wodek Malaszko. Dobra, co pan, a pan już pracował w jakiejś takiej pracy wcześniej? No na drwalu. Na drwalu? A no to na takiej fizycznej pracy to pan się nie boi, tak? No nie boję. A ma pan już, czy przed przejściem na pracę drwala BHP pan miał robione? Miałem, ale wszystko tak jakby mi z dokumentów zniknęło. Okej. Dobra, pan sobie usiądzie, na spokojnie, bo pan nerwowe nogi ma. Nie, dobra, postaję. Dobra. No to co, no to dobra, szkolenie to zrobimy i tak dalej. Jeżeli chodzi o... Do widzenia. Ty, a on nie chce z nami jechać, ten gość? Jakiś podejrzany, nie? Ty, to teraz ja czy ty? Ja nie wiem, ja się go boję trochę. Ja chyba go zaraz będę musiał skreślić z umowy. Zobaczmy to jak mężczyźni, dobra, papierka mnie narzucę. Zobaczy się, czy będzie na robocie. Co ty tam, kurwa? Dobra, panie, pan dasz radę. Dobra, pan pojedzie z nami, zobaczymy. Pan tam będzie szkolenie na pierwszym kursie, to zrobimy, będzie elegancko. Dobra. Czyli co, pan i tak słyszał, co mówiliśmy tutaj poprzednio. Ja panu dokumenty tutaj... O, tutaj znajdę zaraz dokumenty dla pana. Dobrze. Ale od 1 do 3, czy od 3 do 1? Halo. To 47. Bez różnicy.
Tak, znaczy nie no, od trzech w dół i na... Rodzynek, dobra. Na jeden. Okej. Okay. Jeden, ten, pokazujemy. Dobra. Niech pan weźmie sobie ten długopis, zaraz tutaj dam dokumenty na stół i już podpisujemy. No, czekamy, tu są teraz problemy. No są wielkie problemy, proszę państwa. No i dobra. Chwileczkę, bo komputer słabo działa, ja próbuję tutaj wydrukować. Na spokojnie. Rodzynek gdzie jest? Ale znowu głębokie kieszenie są. Dobra. Proszę podpisać i już w sumie witamy w firmie. Proszę bardzo. No i bardzo mi miło. Dobra, jakby mógł pan, jak pan chce z nami, to poczekać i zapraszam następną osobę. Dobra, to ja poczekam tutaj z boku. Dobry, dobry. A dzień dobry panu. Pan do firmy. A pan taki wakacyjny, kurde, to pan jest na pewno gotowy do przyjścia. A zresztą pan w szatni się może przebrać. I słucham pana, imię i nazwisko, jak pana godność. Cezar Johnson. Cezar, to brzmi dumnie. No. No i pan na pewno chce w kopalni pracować? Panie, pracowałem jako rybak, potem znowu w kopalni, drwal po drodze, potem znowu kopalnia, kurier. Ja się pracy, panie, nie boję. Uże, panie, pracy się nie boi. Ty, a w tym, na tym drwalu, to tam widzę, że dosyć dużo osób znaczy, pracowało. Byłem tam dawno temu i przed... Aha. A, najmocniej przepraszam. Muszę tylko przegryźć sobie, bo zaraz zasłabnę tu, aż nie jadłem nic od śniadania, bo dzisiaj otwarcie. O, cyk. No, a teraz to głównie leśniczy tutaj. Leśniczy, no. No, tak trochę też będziesz miał tutaj dostęp, bo będziemy przy naturze pracować. No, co prawda takiej trochę pod ziemią. Ale okej. Okay. Dobra. Czyli co? Podpisujemy umowę, że decydujesz się, zgadzasz się, że jak wszelkie uszkodzenia twojego ciała i tak dalej wynikają z twojej głupoty albo tego, że kurwa przyjdziesz pijany. A można przyjść pijany do pracy? Można przyjść tylko raz i to jest ostatni. Okej. Okay. Nie ma problemu, ja nie pijący w ten weekendy tylko. No w weekendy to wiadomo, to też się napije. Dobra, czekaj, trzecie imię mogę znać? Teraz panu powiem. Ja też sobie tu sprawdzę, może gdzieś, kurde, w moich aktach, gdzieś tam, ale chociaż nie wiem, czy o tobie coś tu... Toż... Pan Paweł, to wiadomo. Cyk. Dobra, dokumenciki tutaj kładę na stół, proszę o czytelny podpis. Dobra, proszę. Dobra. Sobie przejrzę. Dobra. Tak, podpisuję. No i dobrze. Ładnie. Dobra, no to w takim razie dziękuję bardzo. Proszę jeszcze jedną osobę następną. Dziękuję. Witam serdecznie. Witam. Z kim mam przyjemność? William Blackburn. A powiedz mi pan, dlaczego pan chcesz do nas na kopalnię? Wie pan, uwielbiam pracę. Właśnie przyjechałem nawet z pracy, nie zdążyłem się przebrać. To gdzie pan pracujesz? Teraz jestem jako dostawca. Dlaczego? Co pan dostarcza? Pizzę? Jedzenie do sklepów. Wie pan. A, to pan trudne czasy tutaj na biznes przełożył. No niestety, nawet pieniędzy nie dostaję. Jak to, co pan wolontariat prowadzi? Niestety, oszukali mnie. Fufufa, panie, to dobrze, że pan trafił do nas, bo u nas to pan przynajmniej sobie zarobisz. Czekaj, co? A, dobra, a powiedz mi tylko jedną rzecz. Czego się mogę po tobie spodziewać, jeżeli cię zatrudnię? Że jakiego pracownika zatrudnię? Wie pan, no jestem po prostu pracowity. Robię za czterech. No to... To podpisujemy umowę. Im więcej... Proste, że tak. No proste, że tak. Kolego, sympatyczny, już podpisujemy. Pamiętaj, im więcej zarobisz ty, więcej zarobi firma, wszyscy są szczęśliwi.
Dobra, to czekaj, ja tutaj znajdę dokumenty. Dobra, mam. Trzecie imię? Ausurs. Dobrze. Dobra, kładę tu na stół, jakby mi pan tutaj ładnie szrajbnął. Dobra, wow, nie będę czytał. Uwierzę panu na słowo. Co to? No to kurde, mogę ci coś tam innego umieścić w tej umowie. Dobra. Mam nadzieję, że w umowie są zawarte jakieś gołe panie. Nie, trzeba było czytać. Trzeba było czytać. Dobra. Kurde, jeszcze ktoś? Mogłem jednak przeczytać. Jeszcze ktoś tutaj do podpisania? Dzień dobry. A dzień dobry, a tutaj dlaczego pan przyszedł? Może pan szuka pracy? Nie, ja tylko zastępcą burmistrza i chciałbym właśnie pogratulować tutaj otwarcia nowej firmy. Mhm. I wręczyć tutaj mały podarunek od Radusza. No to bardzo mi miło, no. My tutaj firmę właśnie mamy w tym biurowcu. Mam nadzieję, że będzie wszystko okej, wyremontowane. Jeszcze będziemy mieli tutaj zaraz peposz sprawdzany. Więc wszystko będzie elegancko. Zaraz jadę z pracownikami na pierwszy kurs. To ładnie, no. Ale gdyby pan chciał się zatrudnić, to zapraszamy zawsze, zapraszamy, no. Wie pan, kamienia, węgla, rudy nie braknie. No, szczególnie tylko... węgla, proszę pana. O, węgla. Ja to ze Śląska pochodzę, to... A pan coś powie tam po tym. Po Śląsku, tak? No gorole raus. No, raus. No. Dobra, no to co? To myślę, że wszystko jest wyjaśnione. Tylko tutaj jeszcze prezent mały, właśnie od Urzędu Miasta. A, od Urzędu Miasta. O, Holender. Zaskoczony jestem. Co to może być? Ty? Czy od czwartej rzepy, tak? Akurat rządzi. Aktualnie. Mhm. No to pięknie. Powiem ci, że no... W dawno już nie dostałem kartki na urodziny. No ja miałem parę dni temu urodziny, ale że pamiętaliście? Że tu kart... Aha, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Ojeju. Tak no, mały odurzenie. To ja takie kartki to ja lubię. Z urodzinowe. To ja lubię takie. Dziękuję panu serdecznie. No, proszę bardzo. Życzę miłego dnia i proszę pozdrowić tam wszystkich z urzędu. A tutaj ktoś zasnął? Halo, tak. Proszę pana? A to. Cezam Diego. A, bo ty. Mówię, proszę pana, bo ty tak z aktówką. Czekaj. Czy ty już byłeś ze mną podpisać papiery? Nie, ale to później pogadamy. Dobra, pogadamy jeszcze potem. Jeszcze Rono budzi, bo mu się przysnęło. Dobra. Tam ogarnij resztę pracowników za ten czas. To my mamy ogarnięte, jedziemy się poprzebierać. Dobra, panowie, to zapraszam wszystkich na dwór z windą. No można z państwem jechać? Jasne, można jak najbardziej. Tak sobie przypatrzy. Tylko by musiał pan też mieć jakiś przynajmniej kask tam na... Oczywiście. Wie pan, bo my... No, to proszę sobie załatwić coś na główkę. Dobra, i tu w ogóle wam pokażę. Zapraszam was tu w prawo. Bardzo bym was prosił, jak będziecie podjeżdżać swoimi pojazdami. Nie parkujcie w ogóle tutaj, bo mamy ochronę, która bardzo tego nie lubi. I od tego mamy ten parking podziemny, to tam sobie zejdziemy. Był Majorka. Tak, i tu mamy taki duży parking. Będziecie mogli sobie tutaj ten. Tylko czekajcie, panowie, czekajcie. Ja muszę coś wam wytłumaczyć. Mianowicie, tutaj będziemy mogli wypożyczać z firmy pojazdy, ale prosiłbym, żebyście tego nie robili. Z tego względu, iż.
Tak, to jest taki pojazd, ale już wam mówię, o co chodzi. Problem jest taki, że w urzędzie, w centrali, źle zapisali pewne modele pojazdów i firma w tym momencie troszkę nie tak funkcjonuje, jakby miała, jeżeli chodzi o wypożyczenie z parkingu, więc dzisiaj to powinno być załatwione. W każdym razie, ten parking... Papierkowa robota została. Tak, tak, tak. Także prosiłbym was, żeby do jutra, żeby tutaj z tego parkingu, tutaj, żebyście jakby co, tutaj nie korzystali za bardzo, bo ten pojazd właśnie jest przypisany jako tako do mnie, ale mogę was chyba zmieścić, ilu nas jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieścimy się? Do bagażnika można wejść. Spojrzy pan tutaj swoim poradę. Dobra, no to jak to swoim? A pan wie gdzie? Pojedziemy się przebrać. No dobrze. Dobra. To odpalamy, panowie. Zapnijcie pasy. Mhm. Ojej. A każdy z was już ma jakiś swój prywatny pojazd? Tak, właśnie moje Volvo stoi za nami i ktoś się rozwalił. Bo generalnie tak się zastanawiam, czy w ogóle w firmie dawać jakiś przydział takich tymczasowo na firmę wypożyczonych pojazdów, nie wiem, jakichś pick-upów, vanów, czy raczej to nie ma sensu, bo i tak swoimi jeździcie? No, ja miałem auto swoje autko, nie? Ale... No tak jakby mi garaż cały ktoś wyczyścił. No właśnie. Poczekajcie, zatrzymamy się, bo... A, to ja wiem dlaczego. Ja dzisiaj też jak byłem u pana Władzia po pojazd, to też miał problemy z wydaniem mojego. W ogóle zaplątał się i mówi, że panie, ale pan tu nie masz żadnego zaparkowanego. Mi się wydaje, że gdzieś może tutaj po północy coś może lepiej będą działać ci parkingowi i tak dalej. Zastanawia mnie ten samochód po prawej tam. O, myślę, że on każdego, kurde, zastanawia. Uczy się jeździć. Ale to wczoraj podobno prąd wywaliło na wyspie, no to... Tak? Dlatego, no. Ja przyjechałem po 18 tak... pierwszy raz. Nie no, gdzieś tak około chyba drugiej w nocy to było. Aha, no do mechaników już się nie będą śmiali. Że cztery cały system posypał jeden raz, on jest taki miszmasz. Gdzieś tacy mało tacy rozrumowni są, w sensie ja muszę od nich wymagać, żeby oni coś gadali. Ale jakby nie każdy tworzy taką postać super, wiecie, jak Bobby, nie? Że Bobby ciągle gada i tak dalej. Play mi to jest kaskader? Oczywiście, że tak. Mam pracowników, jadę z pierwszymi pracownikami, właśnie zatrudniłem ich. Dobra, słuchajcie, zapamiętajcie sobie, tutaj po prawej stronie za chwilkę będziemy skręcać. I teraz tak, dużo osób tędy przejeżdża, ale bardzo bym was prosił, żebyście tędy nie przejeżdżali, bo tu śmietnik stoi. I nie dość, że sobie uszkodzicie pojazdy, albo nasze, albo firmowe, to jeszcze się mogą dopieprzyć policjanci. Więc tutaj wybierajcie raczej albo ten wjazd, albo tutaj wam pokażę, jest taki wjazd, o. O, ten jest szeroki, to ten jest fajny, tu kiedyś była linia kolejowa. No i tutaj generalnie jak przyjedziecie swoim pojazdem, to możecie go śmiało tutaj zaparkować, tylko zamykajcie go, żeby kurde wam nikt nie podwędził. Tylko tak, nie parkujcie tutaj nigdzie tego pojazdu, najlepiej jakbyście parkowali, o, tutaj, chwileczkę. No, dobra, wysiadamy. Chodźcie, wam pokażę zaraz ten, pokażę wam jak tam szatnia wygląda. Też mogę wysiąść. Tak, chyba... Chwileczkę. Się... Pasy? No później... Nie, nie. To chyba problem. Chwileczka. Co jest? Czekajcie. O! Dobra. Coś w głowie mi się popsuło chyba i... No w ogóle podskoczył pan tutaj. Czekaj chwilkę, bo ilu tu jest? Ty, czekaj! Tu już jakiś lokalny mi wszedł do samochodu no w ogóle. Tak.
No właśnie, nie mogę wysiąść przez niego chyba. Ole jaja ty. On już mi ukradł samochód, co za wariat. Czekaj, może walnę w niego. On nie wrócił chyba. Ty, nie da się. Ty, wy zaraz wszyscy tam utkwicie. No, ja nadal wyjść nie mogę. Spróbuj jeszcze raz się przesiąść. A spróbuj, ja będę otwierał patch na 3-4. W momencie, kiedy ja będę otwierał drzwi, spróbuj wyjść, dobra? Głębokie kieszenie są znowu. 3-4. Umiesz wyjść? Poczekajcie sekundkę, zaraz to zwiążemy. Tak, kuj? Halo? Kurczę, ach, Jezu. Czekajcie. Jest problem, powiem wam, z wyspą taki, że... Komórki nawet nie mogę wyciągnąć, taka głęboka. Nie, jest lagi na serwerze, są okropne. Zadziałało, wyszedłem. No! A tego pana nadal można wyciągnąć, no trudno no. Pan go zamknie, udusi się. Patrząc na jego mordę, tak. Pojemne pusto. Halo? Witam. Dzień dobry. Pan Diego, widzę, tak? Tak, tak, tak. Skąd ma pan mój numer? Mam pytanie właściwie, tak? Bo... Tak szef, jak coś, ja na chwilkę muszę na ważne sprawy. Ja tu was zaraz znajdę. Co? Jeszcze raz, tak. Chwila, bo nie słyszę. Mówię, że mój kuzyn został wczoraj zabity i mam pytanie. Kuzyn? To wszystko robi bardzo. Czy znał go pan, bo w kontaktach jego w telefonie jest pan? Ale kuzyn, jak się nazywał? Peter Williams, taki, jakby to powiedzieć, z taką grupką sobie chodzi, jak... No, nie wiem, słyszałem coś, że jakieś pieniądze wczoraj zbierał od pana coś. Zaraz, zaraz, dobra. Pablito? Nie. Ale z Pablito się kręci, da. Ale to... No to nie wiem teraz... Szczerze... Jeszcze raz, imię jak? Peter. A Peter! A to Peter... A to... Chwilę, sprawdzam w dokumentach. Mówię Parkera, bo łatwiej mi od razu. Kurczę, kto tutaj jedzie tak na tych sygnałach? Peter Greenwich, a nie Williams. Oni tamtędy wiadomo. Nie, Williams. On nie pracował do pana. Wczoraj odebrał chyba od jakiegoś Jacka. Za Jacka odebrał pieniądze. A ja właśnie Peter Greenwich mam tylko zapisane. To nie. Czyli nie zdał pan go? Nie, to nie za bardzo. Nie, że tak powiem, starał się uzyskać informacje. Nie, ja mówię panu, Peter Greenwich, tak się nazywała ta osoba, wczoraj była z nami na budowie i dostała zapłatę już. Ale to jeżeli chodzi o innego Petera, to chyba nie. Okej, okay, nie, tylko chciałem się zapytać, no bo tylko w kontakcie z telefonie. Dobra. Pana więcej, no się zdziwiłem. No dobra, to w takim razie. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jezus Maria. Telefonu nawet nie mogłem do kieszeni wsadzić, takie. No właśnie, wiesz, mogę wyjechać. Kurwa, co jest grane. Czat, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Chwila, bo mam tak... Jedziemy na robotę? Jezu, aż mi się telefon do kieszeni. Tak, jedziemy, ja wiem. Poczekajcie sekundę. No spokojnie. Dobra, idźcie się przebrać generalnie. Tutaj trzeba... Dobra. Po schodkach do przebierani. A i przebierać się musicie, bo inaczej, jeżeli jedziecie w swoich ubraniach, musicie wziąć te tutaj, bo inaczej was Darek nie wpuści na kopalnię. To ja wyjmę pojazd teraz. Weźcie pojazd sobie powolutku, pojedynczo. O, wsiądźcie sobie jeden. Czekaj, daj mu odjechać.
Dobra. Panowie, wiecie gdzie jechać? Dobra, spotkamy się na kopalni. Na kopalni, dobra. Wiecie gdzie. No. Dobra. Panie! Spotkamy się na kopalni. Na... Wiesz gdzie jechać na kopalnię? No, no, no. To spotkamy się tam w dole na kopalni, nie? Dobra, dobra. Dobra. A dzień dobry. Proszę pana. O, pan przyjechał tutaj. W jakim celu? Kim pan znaczy, jest? No, tym zastępcą. Pan mnie przed chwilą poznał. A, Jezu. Kask jest? No, no to teraz to nie poznałem. No to jest robota teraz będzie. No to teraz będzie robota, no. Jest kaka kask. Ej, a właśnie, ja muszę mój kask wziąć. Bo jeszcze mi karę wpierdoli. Dobra. Dobra, my jedziemy na kopalnię. Bo pan w ogóle nie wziął tego. Pan tutaj się nie wpisał do nas, nie? Do urzędu, znaczy do tego, do firmy. Jako nie, pracownik. Nie, bo właśnie jestem już tak jakby w firmie właśnie. Dobra, no to super. No to co? My z pracownikami jedziemy na ten. My jedziemy na kopalnię, zobaczę im tam BHP zaraz zrobię. Także możemy się widzieć na kopalni. No dobrze, ale tej tutaj, najbliższej? Już mówię. Nie, nie, nie. Widzimy się na kopalni na północy miasta. To jest... O, pięknie, nawet na GPS-ie już nam tutaj ładnie dla pracowników na aplikacji nanieśli. Chyba tylko dla kopalnia pracy. Davisa. Na północy. Jest, dobrze. Kurde. No i chuj. Jak się zmienia miejsca w samochodzie? Coś się stało? No, niestety, ale samochód już mi nie odpala. Chyba musimy go tu zostawić. A największy jest problem taki, że ja teraz... Mi się drzwi zacięły, nie? Będę musiał próbować. Chwila. Jest tu pan? Halo? A! No, tu jakiś... Nie, tutaj jakiś gościu wsiadł, ale on chyba jest chory psychicznie, no. Dobra, tylko ja muszę wysiąść jakoś. Sekunda. Halo! Pomocy! Bez kombinacji! Osoby z Gigasu wysiadać! Wysiadać z pojazdu natychmiast! Masz strzelbę gotową? Mam strzelbę gotową. Dobra. Żółty kas podchodzi do nas! Na kolana! Kurwa, ja nie słyszę nic. Zastępca burmistrza? Nie ruszasz się. Wysiądź z pojazdu! Panie szeryfie, proszę używać siły.
ja zablokowałem się w pojeździe i lokalny tutaj nie chce mnie wypuścić. Prawdopodobnie jestem porwany, więc boję się o moje bezpieczeństwo. A Dorian chyba nie wie, że mi się... Do kogo należy pojazd? Pojazd należy do naszej firmy górniczej. A lokalny... Tak, a lokalny chciał nim uciec, ale stwierdził, że będzie siedział. To jest wariat, Jezu, uratujcie mnie. Bo oni chyba zgłoszenie dostali. Dobra, że... wybiję szybę, jak pan się nie rusza. Zakryję oczy. O, tylko nie po głowie. Spokojnie. Dobra. No nic, okej. Oj! O! Jezu! Dobra. Oj, przepraszam. Dobra, tu panu pomagam, otworzyłem panu drzwi. Dobra, panie Diego. Tak. Zaraz panu się ściągnął te. Numer znaki 201, dywizjon ci przez sobie, biorę się w Los Angeles. Proszę nam powiedzieć, gdzie jest pan kuj. Gdzie jest pan kuj? Tak. Ostatni raz dostałem od niego wiadomość, że pojechał załatwić te przeciwpożarowe zezwolenie od strażaków i pojechał do medyków. Rozumiem, na szpital, tak? Tak. Dobra, dziękujemy, przepraszamy tutaj za problemy. Jesteście państwo wolni. Proszę. Dziękuję. Wejdziemy szybko, szybko na szpital. Jezus Maria, nie wiem. Mi się wydaje, że nie tylko wyspa szaleje, tylko i szeryfi. Dobra, to jedziemy tym autem. Tam tego już nie dotykam. Dobrze, wie pan. Z tym szeryfów, z tych SO to same frajerzy. Sami frajerzy. Proszę wsiadać. Dopiero pytanie, czy mamy jakiś sprzęt zamontowany. Szefie, ja też podjadę do szpitala pogadać z niszką dla pracowników. Jakieś badania, jakie sobie robić, czy szef woli sam to załatwić? A to nie był szeryfi, to byli oni jakoś... Zdziwiony jest. A, przepraszam, że taki małomówny jestem, mam trochę tutaj telefonów i tak dalej. Rozumiem. Kurde, antyterroryści tego, to w ogóle masakra. To był sert? Ja nie potrafię ich odróżniać. Przepraszam, ja się nie znam. Ja nie wiem, jakby... Ja wiem, że jeżeli w zależności od poziomu zagrożenia czy jakiejś akcji oni się przebierają, ale ja jeszcze nie znam tych ubiorów, nie potrafię ich odróżnić. Czasami mają napisane na tych kamizelkach z tyłu i tak dalej.
Dobrze, jedziemy teraz w prawo, tak? Hello? Tak, tak, jedziemy bardzo dobrze, jedziemy. Bardzo dobrze. A, cześć, Patty. Witam, witam. Nie tędy. Czekaj, czekaj, czekaj. Albo tędy, dobrze jedziesz, dobra. Tutaj w prawo, do góry, ładnie. Nie, 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 do góry, tutaj. O, źle ci powiedziałem. Jeszcze? Tak, jak jedziesz prosto. Tak, jak jedziesz tutaj, wzdłuż tej ścieżki. Tej dolnej ścieżki. I w lewo teraz będzie zaraz. A nie, 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 te drugie w lewo, tu. O, i w dół. I chłopaki tu już są na robocie, o. O, idę pogadać z nimi. Jak tam panowie idzie robota? O, Ron. No kurwa, ty no kurwa kasków nie mają, co to ma być? No, kurwa? Panie. Ale czy oni się... kary płacić? Ale czekaj, jak to kasków nie macie? A przecież chyba dostaliście przy przebieraniu przydział, czy nie? Nie, nie było, właśnie nie było. Na pewno? No na pewno. Na pewno. Ja mam pewno moją czapkę z doszeczką, to... Dobra, dobrze w to wiedzieć, ja sobie no to zaraz zanotuję. Dobrze, to ja wam dam takie kaski, okej, okay, ten. Dobra, to na dyspozytorni, ja to zaraz podeślę im tutaj maila, żeby wam od razu kaski dawać, bo potem przyjdzie kurwa jakiś, wiesz, behapowiec i udupione będzie. Co? Albo coś się stanie i będzie problem z ubezpieczeniem. Dobrze, ja to podeślę. Dobra, panowie, więc tak generalnie, uważajcie no tu w robocie. Oj, i tak dalej. I teraz jest tak, kilka takich uwag, więc tak. Możecie oczywiście ładować sobie do bagażnika te sprzęty, tam co wykopiecie, panowie, ruda i tak dalej. Co? Kurde. O kurwa! Ręce do góry, dawaj diament! Nie. Proszę nie. Nie no, dobra. Nie no. Słuchaj, tylko ty. Jest, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak olej i na przykład ropa oraz kamienie, to tak naprawdę tego możecie, ile dusza chciała, ile się zmieści na samochód. Tylko tak jak mówię, no to jest na akord. Jak macie dużo czasu i sił, możecie tu i 3 godziny wtedy kopać. Ale wiadomo, że najbardziej w cenie jest ruda, a żelazo, prawda, diamenty i tak dalej. Wiecie, gdzie w ogóle potem jechać jako kolejne miejsce? Jak skończycie tak, tutaj tak, wydobycie. Tak, wszystko jest na GPS-ie, wszystko jest na GPS-ie. No, no to sobie poradzicie, chłopaki, dobrze. A ty, Ron, panowie, jak tam podjedziemy na firmę niedługo? Tak, no to później podjedziemy. No to później, później, bo... Ja jadę przeszlifować ten diamencik mi... i... Jasne, jasne. Uważaj dobra na siebie, bo... Dobra, dobra. Lepiej nie krzycz wszędzie, że masz diament. Bo będzie trzeba, kurde, jakąś ochronę potem ścigać. Słuchaj, tak patrzę. Diego, chodź na chwilę jeszcze. Dobra, dobra. Przepraszam na chwilę. Ty, bo tak? Chłopaki mówią, że oni mają 300 podstawy. To jest dużo jak na robotę, wiesz? No wiem. To jest bardzo dużo, ale wiesz, ja bym się upewnił, żeby kurwa niepotrzebnie im nie płacić za dużo. Ja rozumiem. To kasa ja z firmy ucieka, wiesz jak to jest. Ta. Ja rozumiem, ja właśnie będę... Tak, ja po awansie na taksówkarzu... No. Po awansie na taksówkarzu dostawałem 140, a to jest przed awansem jeszcze. Mhm. Dobra. Ja wiem o tym. Ja te rzeczy tu dyskutowałem i będę dyskutował jeszcze dzisiaj z burmistrzem. No bo przecież trzeba wszystko uzgodnić, no. Z burmistrzem to nie gadaj, bo to jest tempa dzida. Ten dobrze wiedzieć. Cały klosz, czy jak on się nazywa. 3 dni nie było nic na w sklepach, na półkach. Mm. Ludzie mdleli, kurde, z głodu. A byś popracował trochę? Byś popracował, to by ci z głupoty z głowy wyszły. Yeah. Szef gangu dostaje 350 ja jak widzę, coś. Kurde, tak? Szef szefem, ale... bezrobotny.
Jest robotny, trzeba robić. Kurwa, jak ja nie będę robił, to kto kurwa będzie robił? Oni to... Pan z sobą przyjechał, to kto? A, to jest... To jest... No tak, mój zastępca. Który... Tak. Nie ma zastępcę brać, no i co? Ale to... No ale wiem, ale to z urzędu został podesłany, wiesz? Co ty gadasz? Tak, tak. Ale do roboty, kurwa, to się... No bo on przyjechał obserwować, czy wszystko dobrze, wiesz, potem zda raport. O, cyk. O, jaka skała zajebista. No ja sobie stukam. Ty, a wiesz, że dzieci to grają w te klocki na komputer takie, nie? A to są prawdziwe klocki. To jest robota, to jest życie. Są klocki dla dorosłych. Dobra, słuchaj, ja lecę. Jak ten... Jak będziesz miał czas po prostu podjechać do biura, to mi napisz. No ja w tym momencie już będę mógł do biura jechać. A tu nie jedziesz tutaj sprzedać i tak dalej? Nie, nie jadę sprzedać, wiesz? Ja chciałem, ja że tak powiem, testowo tutaj przyjechałem też zobaczyć swoje siły, ile ja jestem w stanie tutaj w ogóle unieść, czy dam radę. O, ktoś przyjechał. Kto to jest? A to Tom, to Tom. A, to. Dobrze. No dobra, to się spotkamy w biurze. Dobra, to się spotkamy w biurze. To by musiał jechać. O, idziemy do biura. Co tam? A tu ktoś był w tym pojeździe chyba, nie? Halo, proszę pana! Idę. Dobra. No to cóż, no ja będę musiał wrócić, ale o, ktoś przyjechał właśnie. Halo, proszę to... wybacz. Dopadł mnie udar i musiałem. A, jasne, spoko. Uważajcie na siebie, kurwa, bo kasków nie macie. Ja zaraz, o, właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem. Już piszę maila. Ja sobie napiszę najpierw na brudnopisie. Dobra. Wszystko okej? Okay? Tak. Coś tutaj... No, ja będę wracał chyba do miasta, do biura. Mogę podwieźć. O, to super. To bardzo bym prosił. Coś jest zjebane z wyspą. Dobra, no to powrót.